przez Niego i dla Niego. Pierwszy we wszystkim, wszystko początek swój ma w Nim. Doskonały Boży Syn. Tylko On. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że właśnie możemy się dzisiaj zebrać, że jest niedziela i że będziemy mogli razem w społeczności uwielbić Pana Jezusa. A teraz zachęcam nas do wysłuchania ogłoszeń. W środę najbliższą o godzinie 18:30 chcemy zebrać się, aby studiować Boże Słowo. Kolejny fragment objawienia Jana. Poprowadzi nas pastor w tym studium, ale to też jest spotkanie, kiedy możemy właśnie i porozmawiać, podzielić się świadectwem, przestudiować to, co właśnie czytamy wspólnie razem, a też modlić się o siebie nawzajem. Także bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 18:30 tutaj w kościele. I już zapowiadam, bo niedługo, bo za tydzień od poniedziałku chcemy startować właśnie z Daycampem. Od 19 do 23 wiemy, że już dużo dzieci zarejestrowało się na ten daycamp. Już mamy ponad 100 dzieci i bardzo właśnie cieszymy się z tego i też chcemy przygotować się do tego czasu. Jest to wspólny czas, kiedy od godziny 9 do 12 dzieci mają tutaj zagospodarowany czas pod kątem właśnie i aktywności fizycznej, nauki, a przede wszystkim przekazywana jest treść Bożego Słowa, kiedy razem się modlimy, kiedy mogą słuchać historii biblijnych, uczyć się wersetów. Także taki wartościowy dla nich czas i właśnie w związku z tym też jest prośba, jeżeli ktoś mógłby nam pomóc dzisiaj o godzinie 15 tutaj po nabożeństwie z przygotowaniem dekoracji, po prostu przyjść trzeba i już potem cała ta reszta będzie pokierowana tutaj przez wszystkich, którzy się zajmują organizacją dekoracji. Można po prostu nas wspomóc w tym. Także na godzinę 15 dzisiaj w kościele tutaj będzie ten czas. I to są wszystkie ogłoszenia, które mam. A teraz chciałam przeczytać fragment Bożego Słowa, który przeczytam z psalmu 118 od 24 wersetu. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę. Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Amen. Chodźcie, grupo muzyczna, będziecie służyć zborowi i my wszyscy będziemy już za chwilkę wspólnie razem śpiewać. Uczcimy naszego Pana w Dzień Pański. Zgromadzamy się, a więc w niedzielę. W dniu, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy chrześcijanie przyjęli ten zwyczaj już od pierwszych spotkań swoich, chociaż spotykali się codziennie również po domach, jednak był to zawsze uroczysty moment, kiedy w niedzielę, w Dzień Pański zgromadzali się, aby właśnie uszanować, uczcić, wznieść wspólnie pieśni, hymny, które śpiewali w tamtych czasach, modlić się, wołać do Pana Boga, przygotowywać się do wszystkiego tego, co także w ciągu tygodnia Bóg chciał z nimi uczynić, przez nich uczynić. My także dzisiaj się zgromadzamy, aby właśnie słuchać słowa, uczcić Pana, wywyższyć Jego święte imię, mieć dobry czas ze sobą budujący,
słuchać też relacji z Indii, którymi się brat Łukasz podzieli. Drodzy, więc zapraszam, abyśmy powstali. Już będziemy wspólnie razem mieć teraz czas wspólnego śpiewu, modlitwy i tak spędzimy ten nasz poranek. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że zgromadzasz nas w niedzielę o poranku. Kto wie, Ty wiesz, Panie, Ty wiesz, czy ta niedziela jest ostatnią. Może przyjdziesz w tym tygodniu, może spotkamy się już twarzą w twarz. Może już nie będzie trzeba stawiać symboli chleba i wina na nabożeństwie, bo będziemy, Panie, z Tobą wieczerzać już na wieki. Kto wie, Panie, my nie wiemy. Ty wiesz, Ty jesteś Bogiem, który ustala czasy, granice, jesteś Panem na tronie, wszystko jest w Twoich rękach. I my tę niedzielę, ten czas, który już nigdy więcej się nie powtórzy w tym miejscu, w tym czasie, z tymi ludźmi, my chcemy najlepiej, jak potrafimy wykorzystać, aby podnieść nasze czoła, skupić nasze myśli na Tobie, zwrócić się do Ciebie ze wszystkim, co mamy dzisiaj, Panie. Przynieść naszą ofiarę, w tym sensie naszych modlitw, naszego ciała, służby wzajemnej, abyś Ty był uwielbiony, Panie. A wiem, że najlepsze uwielbienie, które możemy Tobie zanieść dzisiaj, najlepsze i jedyne, to nie zwykłe podążanie za muzyką, czy słowami, czy też wsłuchiwanie się po prostu w to, co ktoś chce powiedzieć, ale to najlepsze uwielbienie to to, kiedy honorujemy i szanujemy to, co Ty mówisz, chcemy być posłuszni i wykonujemy Twoje dzieło. Więc niech te pieśni, niech ta muzyka, niech to, co będziemy teraz czynić, niech to tylko podkreśla, kim jesteśmy i co robimy w tym miejscu i kim Ty jesteś dla nas, Panie. Że jesteśmy Twoi, że należymy do Ciebie, że chcemy być wierni, chcemy być posłuszni, ale też kim Ty dla nas jesteś, że jesteś święty, prawdziwy, wielki Zbawiciel, który nas wyratował. Ty, Panie, się uwielbi w tym, co będziemy czynić. Niech Tobie będzie po wszystkie dni chwała i cześć, Boże nasz Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Serdecznie zapraszam, abyśmy właśnie taki czas teraz wspólnego śpiewu mieli. Show.
pokonał śmierć i umarli wstali z grobów, a zasłona pękła w pół. Teraz może przyjść do Ojca każdy, kto uwierzy Mu. Tak się zrodził Kościół Twój, oni w Nim rozpali duch. Ewangelii Twojej głos nie ucichnie nigdy już. Przez Twą krew w imieniu Twym dziś prawdziwą wolność mam. Jezu, Ty z miłości swej dałeś mi zbawienia dar.
wszystkim swym. Jesteś ze mną, Tobie ufam. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Ty mnie kochasz, nie opuszczasz. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Jesteś ze mną, Tobie ufam. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Ty mnie kochasz, nie opuszczasz. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Jesteś ze mną, Tobie ufam. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Ty mnie kochasz, nie opuszczasz. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Jesteś ze mną, Tobie ufam. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Kto zaufa Ci, może wolnym być. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci. Swego domu drzwi otworzyłeś mi. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci. Kto zaufa Ci, może wolnym być. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci. Swego domu drzwi otworzyłeś mi. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci. Zaśpiewajmy jeszcze raz Jezu Panu. Wszystko inne traci sens.
nic już się nie liczy. Tylko w Tobie wartość ma. Jesteś najważniejszy. Wszystko inne traci sens. Panie mój, z głębi serc wyznajemy: Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy: Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy: Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy: chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy: Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy: Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć Tobie, chwała i cześć. Nic już się nie liczy, tylko w Tobie wartość mam. Jesteś najważniejszy, wszystko inne traci sens. Panie mój, nic już się nie liczy, tylko w Tobie wartość ma. Jesteś najważniejszy, wszystko inne traci sens. Panie mój, jesteś moją mocą i pieśnią moją. Bóg zbawienie moim, zaufa mi, nie będę się bać. Ty jesteś moją mocą i pieśnią moją. Zbawieniem moim, zaufa mi, nie będę się bać. Ty jesteś
Twoją mocą i pieśnią moją. Pod zbawieniem moim zaufam i nie będę się bać. Ty jesteś moją mocą i pieśnią moją. Nasycę się zbawieniem i będę krzyczeć. Naszych wspólnych pieśni, dołóżmy także modlitwę. Przynosimy jako ofiarę Bogu miłą, jak mówi Słowo Jego, nasze ciała, naszą służbę, nasze ręce, nasze usta,
Niech ta część nabożeństwa też obfituje w to, że mamy odwagę, chęć i pragnienie wyznać ustami, kim On dla nas jest. Proszę bardzo. Thank you.
Amen. Pewnego dnia, pewnej nocy przyszła do Pana Jezusa kobieta, kiedy ten był z Szymonem, faryzeuszem, na takiej uroczystej kolacji, gdzie kobieta weszła do miejsca, do którego nie była zaproszona, cała we łzach, zalana i włosami swoimi, pamiętamy, wycierała stopy Pana Jezusa. I wtedy faryzeusz mówi: o, gdyby on wiedział, kim ona jest, pewnie wtedy to byłby prorok, prawda, gdyby on wiedział. Pan Jezus wiedział, oczywiście jest Synem Bożym, wie wszystko, wiedział, kim jest ona, wiedział, kim jest faryzeusz, nawet gdy ten nie wiedział, kim on jest. I chciałem o tym powiedzieć, dlatego że cenne to jest słyszeć, kiedy modlicie się, kiedy słyszeć wasze modlitwy. Ja się tym buduję, kiedy wspominacie, kiedy wspominamy to, że Pan Jezus się nad nami zlitował, kiedy się zmiłował nad nami, kiedy wyrwał nas z tego życia, w którym tkwiliśmy. Chcemy zaśpiewać pieśń, w której będziemy mówić Panu, wyznawać: kocham Cię, Panie. Dzisiaj to w tym świecie puste słowa już. Nic nie znaczą, albo znaczą tylko to, co ludzie chcą, aby znaczyły te słowa. Ale w tej historii, którą przytaczam, Pan Jezus powiedział, że kochać można go tylko wtedy, kiedy przebaczone są człowiekowi grzechy. Bo powiedział do tej kobiety: ona mnie bardzo umiłowała, bardzo mnie kocha, bo jej przebaczono wiele grzechów. I kiedyś zdobyłem się na odwagę i powiedziałem tak: jeśli człowiek nie uświadomi sobie swojego brudu, swoich grzechów, swoich przestępstw, jeśli po jego policzkach nie poleją się łzy upadku i smutku nad swoim życiem dotychczasowym, jak się prowadził, do czego doszedł, jak daleko odszedł od Boga, jeśli się nie pojawi ten smutek, ten błogosławiony smutek nad życiem człowieka, do takiego stopnia, że gdzieś nie poleją się łzy takiego przeświadczenia: przegrałem, nie jestem taki, jak chciałem być. Jeśli się to nie wydarzy. I z drugiej strony, jeśli Chrystus nie zajaśnieje jako ten, który jest ratunkiem w tej sytuacji, ujściem dla tych emocji. Jeśli to się nie wydarzy, to choćby człowiek mówił: kocham, kocham, miłuję Pana Boga, to jest czysta iluzja. To są puste słowa. Dopiero wtedy, kiedy człowiek spojrzy na siebie, ujrzy siebie w świetle, w którym, w tej duchowej prawdzie, że jest zgubiony bez Pana Jezusa, kiedy to człowiek sobie uświadomi, kiedy poleją się łzy, kiedy po prostu zrozumie, że jest nędzarzem, grzesznikiem i potrzebuje ratunku, i ujrzy Chrystusa, a ten mu przebaczy, wtedy oczyszczone są jego winy i grzechy, uwierzy w Jezusa Chrystusa, wtedy może mówić: kocham Cię, bo naprawdę kocha. Kocha tego, który uratował jego życie. Kocha tego, który powiedział: przebaczam Ci, idź, Twoja wiara Cię uzdrawia, uwalnia. Zaśpiewajmy więc pieśń, niech ona jest z głębi naszych serc. Jeśli jest prawdziwa dla Ciebie, to tym bardziej śpiewaj. Jeśli nie, to może czas na refleksję. Gdzie jesteś? Czy kochasz Pana Jezusa? A jeśli kochasz, to właśnie za co? Bo ja kocham Go za to, że mi przebaczył wszystkie moje winy i grzechy. Tam na krzyżu Golgoty zapłacił za mnie w pełni. Ujął mnie za rękę swoją. Powiedział: żyj, chcę, abyś należał do mnie. Kocham Go za to. Proszę, śpiewajmy. Kocham Cię, Panie, kocham Cię. Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest. Kocham Cię, Panie, kocham Cię. Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest. Kocham Cię, Panie, kocham Cię.
Cię. Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest. Kocham Cię, Panie, kocham Cię. Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest. Zmieniłeś życie me, obmyłeś mnie swą krwią. Dałeś mi pokój swój, nazwałeś dzieckiem swym. Uwielbiam Panie Cię, wysławiam imię Twe. Wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały. Panie, jak słodko należeć do Ciebie. To jest największy dar, najwspanialszy, najcenniejszy dar, który jest naszym udziałem, Panie. Dziękujemy Ci. Dzisiaj zebrani jesteśmy właśnie w Twoim imieniu, w imieniu Tego, który poszedł na krzyż, aby nas wykupić, zapłacić za nas. I to jest najwspanialsze, co się wydarzyło dla nas, Panie. Dziękujemy Ci. Błogosławimy Twoje imię. Sprawa, by ci z naszych bliskich, którzy są z dala, nasi przyjaciele, ale także i sąsiedzi, inni, z którymi mamy styczność, Panie, aby przyszli do Ciebie. Otwórz im oczy, użyj nas, aby głosić Ewangelię, abyśmy byli przydatni w tym wielkim dziele. O to Cię prosimy w imieniu Pana Jezusa, Ojcze. Amen. Amen. Kochani, zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, ja bym chciał naszą grupę misyjną, którą chcemy wyprawić na misję, no bo przecież wyjeżdżają teraz do Warszawy na refresh, dobrze mówię, w tym tygodniu, nie? Wyjeżdżacie, chodźcie, cała grupa uwielbienia, wszyscy, którzy są zaangażowani i wyjeżdżają do Warszawy na wielką konferencję naszą z naszego kościoła młodzieżową. Refresh się nazywa tam w Warszawie, Radość. Zjadą się młodzi ludzie i nasz zespół został poproszony, aby pokazać, nauczyć, prowadzić cały zebrany tam lud w uwielbieniu, w pieśniach. Więc chodźmy, powstańmy, pomodlimy się o nich, pobłogosławimy ich, niech jadą bezpiecznie, niech wracają bezpiecznie. Jest to nasze wspólne dzieło, jest to dzieło naszego zboru, wysyłamy tam delegacje, więc po pierwsze również pozdrawiajcie tam wszystkich od całego zboru, no i pomodlimy się, kochani. Panie, dziękujemy Ci za całą grupę uwielbienia, za całą grupę muzyczną, za ten zespół, który złączyłeś kiedyś, dawniej i modelowałeś przez lata, także służą wiernie, niedziela w niedzielę, tutaj w tym zborze. Dziękujemy Ci za ich służbę.
Spraw, Panie, aby pieśni, które przygotują, aby były pieśniami, które będą dotykać serc ludzi, ale przede wszystkim niech będą miłe Tobie. Niech dźwięk i głos, niech śpiew, niech te słowa, wszystko to, Panie, buduje ludzi, ale przede wszystkim niech uwielbia Twoje imię. Ty się sam uwielbi, użyj ich, Panie. Tam, kiedy będą grać instrumenty, ale także wtedy, kiedy je odłożą, kiedy będą między ludźmi, kiedy będą z młodymi, którzy się tam zgromadzą. Używaj ich, Panie, w każdym zakresie. Błogosławimy ich wyjazd i przyjazd. Niech są bezpieczni, niech są zachowani w Twoim imieniu. I dziękujemy Ci za ich talenty, za dar, za to, że mamy ich w zborze, że błogosławią naszą społeczność również ich talentem, ich śpiewem, ich muzyką. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy z tego korzystać i błogosławimy ich, wysyłając ich na tą misję kilkudniową w tym tygodniu. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Także odczuwajcie nasze wsparcie. Bądźcie pewni, że cieszymy się z tego, że możecie służyć dalej, więcej. No, bądźcie odpowiedzialni, zawsze jesteście, więc niech Pan Bóg was używa. Drodzy, przypominam o tym, że w czasie wakacyjnym szkółki niedzielne, a więc teraz mamy szkółkę, dzieci już się pewnie wybierają. To są szkółki, zajęcia dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Niewiele chyba jest dzisiaj dzieci, ale przypominam o tym, ciągle mamy wakacje, więc ja muszę sobie przypominać o tym, że są wakacje, bo już dawno wakacji nie mam, ale są wakacje, tak. Drodzy zebrani, kilka informacji, bracia i siostry. Zachęcam do tego, aby przyjść na środowe spotkanie. Kochani, w tym tygodniu, a więc w najbliższą środę, będziemy kontynuować i przybliżać sobie temat Babilonu. Babilon, który pojawia się w Księdze Objawienia. Zapraszam na środę, 18:30. Spędzamy ze sobą dobry czas przy dyskusjach nad Słowem Bożym. To jest taki niecodzienny czas, kochani, no bo w niedzielę no, nie ma za bardzo okazji i sposobności do tego, żeby zadać pytania, przedyskutować, może powiedzieć, co myślę o tym, o czym mówimy, ale w środę właśnie tak mamy. To jest taki czas, który zorganizowaliśmy jako zbór, czy zorganizowany został już dawno temu, aby właśnie dać taką przestrzeń. Wiele się dzieje na ziemi, wiele sytuacji się dzieje wokół nas, politycznych, geopolitycznych, jakichś takich, wiecie, pod względem socjalnym czy społecznych jakichś zmian. My o wszystkim jesteśmy gotowi rozmawiać i to czynimy. Pochylamy się nad Słowem Bożym, ale dyskutujemy przy Słowie Bożym także o wielu innych rzeczach, więc to jest cenny czas. Mam nadzieję, że budujecie się ci, którzy przychodzą i zapraszam. Zapraszam więc na środę, 18:30. Drodzy, jeszcze jedna ważna informacja. Tak ze swojej strony chciałbym również poinformować o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to 19 października. Będziemy o tym jeszcze mówić pewnie, ale 19 października organizujemy kolejną już edycję konferencji Jesień. Chcemy to troszeczkę wcześniej zrobić, żebyśmy nie mieli warunków jak ostatnio, które były dosyć mocno ekstremalne, bo pamiętacie, ci, którzy byli, było mnóstwo śniegu. Co to za jesień, jak pełno śniegu, prawda? No, ale tak było. W każdym razie 19 października, no mam nadzieję, że nie będzie śniegu, że to będzie jeszcze taka, wiecie, prawdziwa, złota polska jesień. Zapraszamy już teraz na 99,9% odbędzie się konferencja znowu w domu wczasowym Krokus. Jest to bardzo, bardzo fajnie, dobrze wyposażone, przygotowane, wygodne miejsce. Wszystko jest tak, jak należy, więc tam będziemy mieć tę konferencję. Już mamy tam miejsce zarezerwowane. 19 października będziemy informować, plakaty zrobimy, jakieś informacje, wszystko będzie na bieżąco podane. Druga sprawa. Drodzy, gdzieś znowu jesienią będzie kolejne spotkanie członkowskie dedykowane no, jakimś ważniejszym tematom, aczkolwiek gdzieś tam pierwszą myślą czy pierwszym tematem będzie przyjęcie nowych członków do zboru, więc informuję, że jesienią, nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie, poinformujemy dla wszystkich, którzy zainteresowani by byli tym, aby dołączyć do zboru Oaza w Wiśle tutaj, stać się częścią tego zboru formalnie, a więc mieć wpływ także na życie tego zboru, zaangażować się,
no i też pozwolić stać społeczności, wpływać na siebie, być częścią tej rodziny tutaj, na tym miejscu. Jesienią będziemy mieć taką możliwość, informuję już teraz, aby się nad tym zastanowić. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Wiecie, pracy jest bardzo wiele, chcemy ręce nasze dać na pokład w tym Domu Bożym, w tej rodzinie, do której Pan Bóg nas wezwał, więc zachęcam wszystkich, którzy są z nami już jakiś czas i mają to gdzieś w myślach, w sercu. Będziemy jesienią organizować konferencje, a więc takie członkowskie w tym zborze. Drodzy, myślę, że ja wyczerpałem to, co chciałem powiedzieć, będę o tym przypominał. Drodzy, a teraz już bardzo serdecznie chciałem zaprosić brata Łukasza. Kochani, przejdę teraz do Słowa Bożego. Krótko się pomodlę na początek. Ojcze, oddaję Ci chwałę, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Jesteś tego godzien. Kochamy Ciebie, tak jak śpiewaliśmy, uwielbiamy Ciebie, a teraz jesteśmy tu, aby słuchać Twojego głosu, abyś Ty, Panie, przez słowa świętej księgi, Twojego słowa, które jest żywe, skuteczne, chcesz do nas mówić i chcesz do każdego z nas indywidualnie mówić przez swoje słowo i Ducha Świętego. Prosimy, żebyś otwierał nasze serca, umysły, abyśmy mogli przyjmować prawdy Twojego słowa, aby to słowo wydało też plon w naszym życiu. W imieniu Jezusa modlimy się o to. Amen. Kochani, otwórzmy Księgę Habakuka i rozpoczniemy dzisiaj rozdziałem trzecim taką modlitwą proroka Habakuka, taką modlitwą, można powiedzieć, zaufania, uwielbienia do Boga, a później rzucimy kontekst na całą księgę, o czym jest cała księga i spróbujemy również wyciągnąć lekcje dla nas. A więc rozdział trzeci księgi Habakuka, modlitwa proroka Habakuka na melodię sprzyjającą zadumie. Panie, usłyszałem Twą wieść, przeraziło mnie, o Panie, Twoje dzieło. Wzbudź je z biegiem lat, z biegiem czasu, spraw jego poznanie, a we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu. Bóg nadchodzi z Temanu, święty przybywa z góry Paran, Sela. Jego majestat okryje niebiosa, a psalm ku jego czci wypełni ziemię. Zapanuje jasność jak od blasku światła, promienie strzelą z jego rąk, z kryjówki jego mocy. Przed nim wyruszy plaga, jego śladami wyruszy pomór, powstanie iż zatrzęsie ziemią, swoim spojrzeniem przerazi narody. Pokruszą się prastare góry, rozpadną odwieczne pagórki, dziwne i jemu znane szlaki. Zdjęte troską ujrzałem namioty Kuszanu. Czy Pan rozgniewał się na strumienie? Czy z powodu rzek zbudził się Twój gniew? Czy z powodu morza wpadłeś we wzburzenie, że wsiadasz na swoje konie, na swe rydwany zbawienia? Obnażony i podniesiony Twój łuk, włócznie miotają klątwy, Sela, rzekami podzieliłeś ziemię. Zobaczyły Cię góry i zadrżały, przewaliły się fale, ulewy, otchłań wydala swój głos, wysokość podniosła swą dłoń. Słońce, księżyc stanęły wysoko z powodu światła mknących Twoich strzał, ze względu na jasny błysk Twojej włóczni. We wzburzeniu kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. Wyruszyłeś dla zbawienia Twojego ludu, dla zbawienia swojego pomazańca. Zmiażdżyłeś szczyt domu bezbożnego. Obnażyłeś fundament aż do skały, Sela. Twe dzidy przeszyły głowy wodzów. Burzą się, bo chcą mnie rozproszyć. W czym ich chluba, że potrafią pożreć biednych w ukryciu? Podeptałeś morze swoimi końmi, stłumiłeś kipiel mnogich wód. Usłyszałem i zatrzęsło się me wnętrze. Głos wywołał drżenie moich warg. Bóle dotykają moich kości. Trzęsą się pode mną nogi, bo czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas najedzie. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce,
obory opustoszały bez krów. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Dla prowadzącego chór do wtóru instrumentów strunowych. Niesamowita modlitwa zaufania, uwielbienia Habakuka. I mamy tu w historii tego proroka rzeczywiście coś unikalnego. To prorok przychodzi do Boga ze swoimi pytaniami. Zwykle było tak, że Bóg zwracał się do ludzi za pośrednictwem proroka, przychodził z jakąś wizją, z jakimś słowem, tak powołał Ezechiela, Izajasza, Jeremiasza czy Amosa. Tu Habakuk przychodzi odważnie, śmiało do Boga z pewnymi pytaniami i Bóg mu coś objawia, coś mu pokazuje. To imię Habakuk oznacza ten, który obejmuje, tak jak w zapasach obejmować kogoś. Habakuk był po prostu człowiekiem, który w cudzysłowie uczepił się Pana Boga, ośmielił się z Nim spierać, nalegał na otrzymanie odpowiedzi, nawet kiedy te odpowiedzi były nie po jego myśli. I nie wiemy za dużo o pochodzeniu proroka, ale wiemy na pewno dużo o jego relacji z Bogiem. Ta wrażliwa dusza, że tworzył pieśni, że komponował, to, że miał taką percepcję duchową, wrażliwą, to, że stawia te śmiałe pytania, że szuka Pana, że zmaga się z różnymi też odpowiedziami Pana Boga. I Habakuk stawia pytanie, które wielu ludzi dzisiaj na świecie sobie zadaje. Jeśli Bóg jest dobry i wszechmocny, dlaczego niewinni cierpią, a złym wszystko uchodzi bezkarnie? Dlaczego Bóg nie zrobi czegoś z tym chaosem panującym na świecie? Habakuk jest wspaniałym przykładem człowieka, który właśnie zadaje śmiałe pytania Bogu, ale jest też otwarty na Jego głos. I wiecie, żeby na koniec Habakuk wyraził takie uwielbienie, takie zaufanie, żeby dojść do tego punktu, on musiał przejść przez pewne turbulencje i właśnie, a mam nadzieję, że to zobaczymy, również w tej księgi. Najpierw w księdze, najpierw Habakuk skarży się, że Bóg robi zbyt mało. Zerknijmy do pierwszego rozdziału, wersety 2 do 4, gdzie Habakuk skarży się: Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie gwałt, a Ty nie śpieszysz z wybawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę uciski i gwałt, toczące się spory i kłótnie? Dlatego milknie prawo, wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego i słuszność w sądzie bywa wypaczana. A więc Habakuk widzi wokół siebie niesprawiedliwość. Stwierdza, że tłumiony jest słuszny sąd. Ludzie bezbożni krzywdzą sprawiedliwych, wszędzie krzywda i gwałt, a Bóg nic z tym nie robi. Boże, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wiecie, Habakuk jest tu też zachętą dla nas, bo może czasami chcemy powiedzieć Bogu to, co Bóg chciałby usłyszeć, ale czasami trzeba powiedzieć szczerze, co mamy na sercu. Jeśli naprawdę pragniemy słuchać Boga, po prostu zadawajmy Mu pytania w różnych aspektach. To, co nas trapi. I wrócę do tego jeszcze później, ale Bóg naprawdę chce do nas mówić. Habakuk prorokował około 600 roku przed naszą erą. Czasy Habakuka to czasy staczania się na dno Judy. To tak jak stacza się dzisiaj na dno Europa. Możemy to wspaniale porównać, wiemy, co się dzieje w Europie. Habakuk prorokował w okresie panowania Jojakima, który był bardzo egoistycznym władcą. Rozbudował swój pałac, ale pod jego rządami biedni coraz bardziej ubożeli. Były łapówki, bezprawie. Na ulicach panował taki ucisk, gwałt na ulicach Jerozolimy. Wiecie, w czasie igrzysk niektórzy sportowcy otwarcie przyznawali, że oni boją się spacerów.
ulicami Paryża. Oni nie chcą wychodzić. A więc Europa też dochodzi do tego momentu. Jerozolima w czasach Habakuka pogrąża się coraz bardziej w grzechu, ale według proroka Bóg nic z tym nie robi. I później Bóg odpowiada na to rozżalenie Habakuka, ale prorok jest zaskoczony i rozczarowany odpowiedzią od Pana. Bo odpowiedź Pana była mniej więcej taka: otwórz oczy trochę szerzej. Czeka ci wielka niespodzianka. Zaplanowałem coś, co wydarzy się za twojego życia. Nie powiedziałem ci, co robię, ponieważ nie dałbyś temu wiary, ale już zacząłem coś czynić, ale tego nie spostrzegłeś. Bóg mówi Habakukowi, że dostrzegł zło w Jerozolimie i już podjął działanie, wzbudzając Babilończyków, żeby ukarali ludność Judy. I czytamy o tym od 5 wersetu do 11. Ta odpowiedź Pana Boga. Rozejrzyjcie się wśród narodów, to jest pierwszy rozdział, zauważcie, niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za waszych dni dokonuję dzieła. Nie uwierzycie, choć wam je przedstawiam. Bo oto ja wzbudzam Chaldejczyków, lud gorzki i porywczy. Kroczy on ku szerokiej ziemi, by posiąść cudze siedziby. Srogi on i straszny, sam stanowi prawo i narzuca władzę. Jego konie szybsze niż lamparty, groźniejsze niż wilki pod wieczór. Szarżują jego jeźdźcy, a jego jazda przybywa z daleka. Szybuje jak sępy śpieszące na żer. Każdy z nich nastawiony na gwałt, ich twarze skierowane na wschód, spędzają jeńców jak piasku. Szydzi on z królów, drwi z dygnitarzy, śmieje się z każdej twierdzy, sypie wał i zdobywa ją, potem rusza naprzód niczym wiatr. Sobie winien, kto za bóstwo miał swą siłę. I ta odpowiedź troszeczkę potrząsnęła prorokiem. To był czas, gdzie nad brzegami rzeki Tygrys rozrosło się potężnie Imperium Babilonu. Wcześniej Izajasz już przepowiedział, że pewnego dnia Babilon wkroczy do Jerozolimy, zabierze wszystkie sprzęty z pałacu i świątyni. I Bóg zapowiada, że tak się właśnie stanie. I Habakuk jest trochę zaskoczony i rozczarowany. I teraz zaczyna narzekać, że Bóg robi za dużo. Przecież Babilończycy są jeszcze gorsi od Asyryjczyków. Dlaczego Bóg chce ukarać grzeszników przez jeszcze gorszych grzeszników? Babilon był pierwszym państwem, które stosowało strategię spalonej ziemi. Polegało to na tym, że niszczyli wszelkie przejawy życia w podbitych krajach. Właśnie ten werset 17 z 3 rozdziału troszeczkę taki obraz tego najazdu przedstawia. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrotach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów. To jest taki widok właśnie troszkę tej spalonej ziemi, zniszczenia doszczętnie wszelkich przejawów życia. I Habakukowi się to nie mieści w głowie. To jest, on sobie zdaje sprawę, że jeżeli Babilończycy wtargną do Jerozolimy, to nic z niej nie zostanie. I to było tak, jakby Bóg powiedział kiedyś, że zamierza użyć nazistowskich Niemiec do ukarania Polski. Albo Bóg zamierza użyć imperialnej Rosji, żeby ukarać bezbożną Europę. Albo Bóg zamierza użyć potężnego Iranu, żeby ukarać bezbożność Izraela. To są tego typu rzeczy, które szokują. Zaskakujące, prawda? I historia uczy, że Bóg właśnie w taki sposób postępuje z narodami. Władca narodów jest panem historii. I może posłużyć się jednym narodem przeciwko drugiemu, ale ma zawsze w tym plan. On zawsze ma w tym swój plan. Jeśli coś czyni, to znaczy, że ma jakąś wyraźną myśl i realizują się też prorocze myśli, przesłania, które przelał przez proroków na karty Słowa Bożego. I Habakuk jest dlatego rozczarowany odpowiedzią Pana Boga,
Bo w Jerozolimie on wiedział, że mieszkają też ludzie sprawiedliwi. Może ich było mało, ale też mieszkają. I zadaję sobie pytanie, dlaczego przy wymierzanej karze dla nieprawych ludzi muszą umrzeć też sprawiedliwi? Dlaczego Bóg zamierza ukarać grzeszników przez jeszcze większych grzeszników? Boże, nie takiej odpowiedzi oczekiwały. Dlatego prorokowi trudno jest wierzyć w to, co Bóg właśnie zamierza uczynić. I on to tu wyraża, zobaczcie, w pierwszym rozdziale, wersety 12-13, gdzie mówi, czyż Ty, Panie, nie jesteś odwieczny? Boże mój, mój święty, nie umrzemy. Panie, wyznaczyłeś go dla osądzenia, skało, przeznaczyłeś go dla ukarania. Twe oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło. Nie możesz przyglądać się krzywdzie. Dlaczego więc przyglądasz się zdrajcom i milczysz, gdy bezbożny pochłania sprawiedliwszego niż on sam? I kiedy Habakuk kończy swoją skargę przed Bogiem, wchodzi na wieżę, siada na takim podwyższeniu, na murze i postanawia obserwować, czy Bóg naprawdę zrobi to, co zapowiedział. O tym mówi drugi rozdział, pierwszy werset, gdzie Habakuk mówi, muszę stanąć na moim posterunku, zająć miejsce na baszcie, wypatrywać, by dostrzec, co mi powie i jak zachowa się z powodu mej skargi. I Bóg odpowiada prorokowi, że zamiast obserwować zwierzy, powinien zejść na ulicę i działać, powinien zapisać coś w rodzaju, słuchajcie, tablic ostrzegawczych, czytelnych dla wszystkich. Zobaczcie, troszeczkę nawiązanie. Tablice ostrzegawcze, czytelne dla wszystkich. Odpowiedź Pana była taka, drugi rozdział, wersety 2-4. I Pan odpowiedział mi tymi słowy, zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto to czyta, mógł to czynić bez trudu. Gdyż widzenia wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Oto rozzuchwalona, nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. Bóg mówi, widzenie wypełni się w oznaczonym czasie, nie zawiedzie, choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, bo spełni się na pewno i niezwłocznie. I Bóg odpowiada, że uratuje sprawiedliwego. Bóg odpowiada, że ocali ludzi żyjących z wiary. Kiedy nadciągną babilońskie wojska, wielu być może straci wiarę, bo będą myśleli, że Bóg ich opuścił, ale ci, którzy zachowają wiarę, przetrwają nadchodzący sąd. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy ta zasada obowiązuje też w Nowym Przymierzu? Tak. Pan Jezus uczył, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Apostoł Paweł w liście do Galatów, w 3 rozdziale, cytuje księgę Habakuka i mówi, że nikt nie zostanie usprawiedliwiony na uczynków prawa mojżeszowego, ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, to nam mówi coś ważnego o zbawczej wierze. Jednorazowe zawierzenie Jezusowi przez podniesienie ręki czy wstanie nie jest jeszcze zbawczą wiarą. Prawdziwa wiara polega na trwaniu w wierze, niezależnie od tego, co się stanie. Wiara, która zbawia, polega na ciągłej ufności, niezależnie od okoliczności. Życie z wiary nie jest pojedynczym aktem, ale trwałą postawą charakteryzującą całe życie człowieka. Zbawia trwanie w wierze w Chrystusa. Sprawiedliwy będzie żyć, trwając w wierze w Pana. I mówię o tym, bo pewnie część z nas zna takie osoby, które przecież podjęły decyzję zawierzenia Chrystusowi, ale trwają tak naprawdę w takim zwodniczym samozadowoleniu. Nie przeszkadza im porzucić współmałżonka, nie przeszkadza im kombinować, trwać w różnych nałogach. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Czyżby naprawdę tak to działa? Tak, okazał skruchę, wyszedł do przodu, podniósł rękę, w modlitwie przyjął Jezusa, ale to jeszcze nic nie znaczy. Taką wiarę sprawdza czas i posłuszeństwo Jezusowi, ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Uratowani, ocaleni będą ci, którzy trwają w wierze i w
posłuszeństwie. To trwanie w Chrystusie, w wierności i posłuszeństwie, niezależnie od okoliczności, jest tym prawdziwym testem. Dlatego Bóg mówi Habakukowi, że nie potraktuje wszystkich tak samo przy sądzie. Ci, którzy będą trwać w wierze, ocaleją, zostaną zbawieni. I wracając do tych zmagań Habakuka, Bóg nie pozwoli, żeby też Babilończycy czynili zło bezkarnie. Bóg zapowiada też sąd Babilonowi. To słowo biada, które jest użyte tutaj w drugim rozdziale, ono jest w Biblii takim przekleństwem. Bóg mówi, nie pozwolę, żeby zło uszło bezbożnym bezkarnie. Babilończyków też nie ominie boska sprawiedliwość. Zobaczcie drugi rozdział, wersety na przykład 8 do 12, gdzie Habakuk pisze, ponieważ ty złupiłeś wiele narodów, złupią też ciebie wszystkie pozostałe ludy z powodu ludzkiej krwi i gwałtu zadanego ziemi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Biada temu, kto dla swego domu ciągnie zysk nieprawy, aby sobie uwić gniazdo wysoko i uchronić siebie przed nieszczęściem. Zaplanowałeś hańbę dla swojego domu, zniszczyć wiele ludów, grzeszyć przeciwko samemu sobie. Tak, kamień krzyczy ze ściany, z obelkowania wtóruje mu kroki. Biada temu, kto buduje miasto na krwi i gród zakłada na bezprawiu. A więc to słowo biada jest również dla Babilonu, że również was Bóg osądzi, że nie ominie was też boska sprawiedliwość. Czy drugi rozdział, wersety 15-17, biada temu, kto poi swych bliźnich, dolewając swój jad i gniew, by ich upić, a następnie przyglądać się ich nagości. O, nasycisz się hańbą bardziej niż chwałą i ty będziesz pił i obnażysz swe łono. Kielich z prawicy Pana skieruje się ku tobie i na twoją chwałę spadną nieczystości. Tak, okryje cię gwałt zadany Libanowi i rozbije cię rzeź dokonana na zwierzętach, a to z powodu krwi ludzkiej i gwałtu zadanego ziemi, miastu oraz wszystkim, którzy w nim mieszkali. A więc z powodu przelanej krwi i gwałtu Bóg osądzi również Babilończyków. I Bóg wciąż taki jest. Nam się tylko wydaje, że Bóg nie osądzi tych, którzy czynią zło i bezprawie, ale osądzi. Osądzi. Może ten sąd jest odłożony w czasie, ale nie ominie tych ludzi boska sprawiedliwość. I o tym jest też ta księga. I Bóg odpowiada na skargi Habakuka, zapowiada, że ci, którzy trwać będą w wierze, ocaleją, źli zostaną ukarani, że Bóg nie jest ślepy na to, co się dzieje, Bóg nie jest bezsilny i niesprawiedliwy, Babilon też zostanie ukarany, bo Bóg jest Bogiem żywym, świętym, sprawiedliwym. W przeciwieństwie do pozbawionych życia bożków i ta myśl też jest tutaj wyrażona w drugim rozdziale, wersety 19-20, w kontekście tej katastrofy, która nadchodzi, w kontekście tych wydarzeń, które będą miały miejsce na ulicach Jerozolimy. Habakuk mówi tak, biada temu, kto do drewna mówi zbudź się albo porusz się do niemego kamienia. Czyż on jest w stanie pouczyć? Pokryty jest wprawdzie złotem albo srebrem, lecz żadnego ducha nie ma w jego wnętrzu. Pan natomiast przebywa w swoim świętym przybytku. Umilknij przed nim cała ziemia. Kiedy byłem właśnie w południowej Azji, widziałem mnóstwo bożków, właśnie oblanych takim złotem i taka świątynia. I widziałem właśnie ten obraz takiego też bałwochwalstwa, które też czytamy było wtedy w Judzie. I Bóg odpowiedział Habakukowi. I Bóg mówi Habakukowi mniej więcej coś takiego. Otrzymałeś odpowiedź. Osądzę Judę. Osądzę też Babilon. Ale ja jestem Bogiem, a ty jesteś człowiekiem. Więc milcz. Umilknij przed nim cała ziemio. Pisze Habakuk.
I dopiero gdy Habakuk milknie, dopiero gdy zaczyna akceptować Bożą rzeczywistość, Bożą sprawiedliwość, zaczyna zgadzać się z Bożą wolą, dostrzega światło. Kiedy przestaje spierać się z Bogiem, zastanawia się nad Jego słowami, to jego nastawienie zmienia się. Zaczyna rozumieć, że Bóg ma szerszy obraz sytuacji. Może teraz nie widzi wszystkiego, nie rozumie wszystkiego, ale Bóg podejmie działanie w odpowiednim czasie. Prorok zaczyna ufać w taką przyszłą Bożą ochronę. Habakuk zgadza się w swoim sercu, że Bóg może uczynić wszystko, co zechce. On rozmyśla właśnie w tej modlitwie uwielbienia o Bożym majestacie, o potędze widocznych w dziele stworzenia, gdzie na przykład w 3 rozdziale, w 6 wersecie, gdzie mówi: powstanie, zatrzęsie ziemią, swoim spojrzeniem przerazi narody, pokruszą się prastare góry, rozpadną odwieczne pagórki, dawne jemu nieznane szlaki. Albo 10 werset. Zobaczyły cię góry i zadrżały, przewaliły się fale ulewy, otchłań wydała swój głos, wysokość podniosła swą dłoń. Tak, majestat stworzenia. Mam teraz przed oczami Ocean Indyjski i te fale uderzające w skały, albo te plantacje herbaty na górach Sri Lanki. Zieleń, soczysta zieleń i kolory tych listków. Różne kolory. Zobaczcie, całe stworzenie jest mu posłuszne. Czy nie tym bardziej narody? Widzimy taką pieśń uwielbienia płynącą z serca. I tym razem Habakuk nie prosi o zmianę planów. Nie pyta o Bożą bezczynność. Nie skarży się, że Bóg robi zbyt mało lub zbyt dużo. Habakuk prosi jedynie, żeby Pan nie zapomniał w gniewie o swoim miłosierdziu. Na wiadomość o babilońskiej inwazji prorok postanawia trwać w wierze. Postanawia ufać Panu bez względu na okoliczności. I Habakuk jest przykładem życia z wiary. Nie pozwala na przygnębienie z powodu tej nadciągającej katastrofy, ale potrafi radować się w Panu. I choć widzi ten obraz spalonej ziemi, mimo tego ufa Panu i raduje się w Bogu. Właśnie to jest wyrażone w tych końcowych wersetach. Od 17. Choćby nie zatkwitły figowce, winorost straciła swój plon, zabrakłoby na drzewach oliwek, nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby z krów, ja jednak będę radował się w Panu. Cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Czy nie jest to wspaniała zachęta dla nas? Do takiej ufności? Bo czasami, jak jesteśmy mocno skupieni na tym, co się dzieje wokół nas i być może przerażeni tym, co widzimy wokół, to nas może przygniatać. Możemy nawet jak Habakuk zadawać te pytania: Boże, dlaczego nic z tym nie robisz? Czemu tak się dzieje? Przyjdź. Albo zrób w tej sytuacji to lub to. Wiecie, ale kiedy ta perspektywa też się w nas zmienia, kiedy popatrzymy, co Bóg już zrobił i jeszcze zapowiedział, że zrobi, czy to nie rozpala w nas właśnie radości, takiego oczekiwania, takiej nadziei, że Bóg jest zwycięzcą, On jest sprawiedliwym sędzią, On nad wszystkim panuje, kontroluje każdą sytuację, która się dzieje w Europie, na świecie, w naszym kraju. Jest kilka myśli do zastosowania z tej księgi dla nas. Wiecie, pierwsza rzecz, ta szczerość w relacji z Bogiem, którą miał Habakuk, te trudne pytania i
słuchanie odpowiedzi od Pana. Być może mamy jakieś trudne kwestie przed Bogiem. I to są trudne rzeczy. Przychodźmy do Boga. Być jak ten, który obejmuje, jak ten, który w cudzysłowie uczepił się Boga. Przypomina mi się świadectwo pewnego pastora ze Sri Lanki, który w czasie wybuchu wojny na Sri Lance jako uchodźca wojenny z żoną, z dwójką dzieci wyemigrował do Europy, znalazł azyl uchodźczy w Szwajcarii i tam w obozie dla uchodźców zetknął się po raz pierwszy jako buddysta ze społecznością chrześcijańską i zainteresowało go to, bo jeden z ludzi z tej społeczności powiedział mu, że Bóg może też do niego mówić. A on był taki zaskoczony i mówi, jak to może do mnie mówić? Bóg nie mówi. W mojej religii Bóg nie mówi. W buddyzmie jest nauczyciel, jest guru, jest jakiś autorytet duchowy, który ma jakąś naukę, jakąś filozofię, ale Bóg? Bóg nie mówi. I wrócił do domu. Nie dawało mu to spokoju. Później przyszedł jeszcze raz na spotkanie chrześcijan. Tym razem zwrócił się do pastora. Słyszałem, że tutaj Bóg mówi, a do mnie nie mówi. A pastor mu powiedział, wróć do domu. Przez 3 dni nic nie jedz i wołaj do Boga. I on tak zrobił. Pierwszy dzień był dla niego bardzo ciężki. Drugi dzień jeszcze jakoś przeżył, ale już było lepiej. Trzeciego dnia przyszła do pokoju światłość, jakiej nigdy w życiu nie widział i usłyszał głos Boga. Objawił mu się Jezus i powiedział mu, wróć do Sri Lanki. Chcę cię tam użyć. On nie chciał wracać. On już miał pracę u jubilera, a marzył o Audi Quattro, które chciał sobie kupić, bo miał takie marzenie. Ale Bóg mu powiedział, wróć do Sri Lanki i bądź moim sługą. I wrócił i Bóg do niego przemówił. Ale to jest zachęta też dla nas. Bóg chce do nas mówić. I ta druga rzecz, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To podkreślenie trwania w Chrystusie. Wiecie, to jest bardzo ważne, bo Jezus w ostatnich słowach przed swoją śmiercią, On daje taki testament, najważniejsze myśli i daje tą ilustrację. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Latorość nie może sama z siebie wydać owocu. Musi trwać w krzewie winnym. I to jest ten aspekt trwania, tej ciągłej ufności, ciągłej relacji, potwierdzanej posłuszeństwem i czasem, że jesteśmy poddawani przez Jezusa, tej Jego obróbce, bo On powiedział, mój Ojciec, przez to dozna chwały, że obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. I to jest owoc, to jest to, co Bóg chce czynić. I Bóg mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby ten owoc był trwały. A więc podkreślenie tej postawy trwania w Chrystusie jest bardzo ważne. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I wreszcie ta trzecia rzecz, kiedy być może przygniecieni różnymi rzeczami jesteśmy i to, co Habakuk zmienił tą perspektywę, dostrzegaj dzieła Pana. Może jesteś w takiej sytuacji jak Habakuk, zadajesz sobie pytanie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a ty nie wysłuchujesz. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać. Jest taka zmiana perspektywy w proroku. Ona się też tu dokonała, w 2 rozdziale, wersety 13-14. Tu mamy to opisane jako taki okrzyk zdumienia proroka, ale być może on naprawdę coś tu właśnie takiego przeżył. On tu pisze, oto czy nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się tylko dla ognia i narody trudzą się dla marności? Gdyż ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. Jak morze
pełne jest wody. Ta perspektywa widzenia proroka, ona została poszerzona, pogłębiona. Kocham wyjazdy misyjne. Wiecie dlaczego? Bo też dlatego, że one poszerzają perspektywy. One dają taki szerszy obraz Królestwa Jezusa Chrystusa w różnych kulturach, w różnych narodach, a Królestwo Jezusa to są właśnie różne narody i różne kultury świata, które oddadzą mu chwały. Przykładowo te kościoły w Azji, mimo tych przeciwności, one idą do przodu. Wiecie, jest taki mądry cytat, który zapisałem. Tak często prosimy Boga o to, żeby zmienił sytuację. A może On postawił nas w tej sytuacji, żeby ona zmieniła nas? Zmiana perspektywy. I to jest świadectwo Habakuka. I to może być też nasze świadectwo. Może masz trudną sytuację rodzinną. Może przeżywasz jakiś ciężki czas w pracy. Może masz jakiś inny kryzys. Odpowiedź Pana dla Habakuka jest też tą odpowiedzią Pana dla ciebie. Otwórz oczy trochę szerzej. Będziesz zaskoczony. Zaplanowałem coś niesamowitego. Nie powiedziałem ci, co robię, bo nie dałbyś temu wiary, ale już zacząłem działać, ale tego nie spostrzegłeś. To jest też ta perspektywa Królestwa, które zwycięża. Chcę, żebyśmy dzisiaj mieli tą szeroką perspektywę. To jest nasza wizja. Cała ziemia będzie pełna poznania Pana. Amen? Cała ziemia będzie pełna poznania Pana. Zobaczcie, skupiamy się na misji lokalnie i bardzo dobrze. Bo Bóg nas do tego powołał. Do misji tu, lokalnie, w Wiśle. Powinniśmy się skupiać na misji lokalnie. Po to tu jesteśmy. Żeby ludzie wokół mogli słyszeć Ewangelię. Day campy są Bożym dziełem misji wśród dzieci. Tu, lokalnie. I chwała Jezusowi. Ale nasza wizja jest globalna. Nasza perspektywa jest szeroka. Nie zapominajmy o tym. Jesteśmy częścią Królestwa Jezusa, które pewnego dnia zwycięsko stanie przed tronem Baranka i będzie reprezentowane przez wszystkie narody, wszystkie grupy etniczne, wszystkie tak różne kultury świata. Chwała Jezusowi! Jemu niech będzie chwała za to, co czyni. Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo, dziękujemy, że podnosisz nas na duchu, dziękujemy, że Ty jesteś zwycięzcą, Ty jesteś Panem historii, Ty jesteś sprawiedliwym władcą i Twój sąd też nadejdzie. I dziękujemy, że Ty, Panie Jezu, obiecałeś swój powrót w chwale i wyczekujemy Ciebie, Panie, a Twoje królestwo widzimy jak poszerza się, rozrasta i żadna ludzka władza nie jest w stanie przeciwstawić się temu królestwu. To królestwo szturmuje bramy piekieł, nie na odwrót i nic go nie powstrzyma. Dziękujemy Ci, Jezu, że mamy zaszczyt, przywilej być częścią tego królestwa. Że kiedyś też będziemy stać przed Twoim tronem, tak różnorodni, tak z różnych narodów, z różnych kultur i wszyscy będziemy chwalić Ciebie, Panie Jezu, bo jesteś godzien tej chwały. Jesteś godzien tej czci i uwielbienia. Twoje stworzenie mówi o Twojej chwale. I Panie, my dołączamy do tego chóru stworzenia i aniołów w niebie, wołając chwała, chwała, chwała Tobie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony i prowadź nas, Panie, przez misję tu, lokalnie, gdzie nas postawiłeś.
abyśmy wypełnili Twoje powołanie, aby wiele dzieci na tej kampie usłyszało Ewangelię, wiele rodziców przyszło do Ciebie, abyśmy mogli tu widzieć chrzty, zanurzenia, abyśmy mogli widzieć nowe narodzenia, nie takie powierzchowne, ale głębokie przemiany życia, to, że naprawdę uwalniasz, tak jak te plakaty pokazywały, że jeśli Ty uwalniasz, to naprawdę uwalniasz. I to jest doświadczenie osobiste człowieka, który odda Tobie życie naprawdę na 100%. Dziękujemy Ci, Jezu, że działasz też w naszym życiu. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Niech Bóg nas błogosławi, kochani. Amen. Bardzo dziękujemy, bracie drogi. Powstańmy, kochani, zaśpiewamy ostatnią pieśń, podczas której zbierzemy też dobrowolne ofiary. Kiedy ja słuchałem tego rozważania z Księgi Habakuka, pomyślałem sobie, zbyt wiele razy zostawiam sobie na pastwę swoich własnych myśli, rozważań, planowania, myślenia o tej sytuacji czy o innej, tak na pastwę samego sobie, w sensie swoich myśli, swojego zrozumienia. Habakuk dyskutuje z Panem Bogiem, rozmawia z Nim, wylewa swoje serce. Mówi, Boże, nie podoba mi się to, po prostu mi się to nie podoba. Powiedz coś na to, co widzę, dlaczego tak jest? Dlaczego Ty tak jesteś w tej sytuacji? Kochani, czujmy się zachęceni przez to zwiastowanie, aby właśnie przed Bogiem wylewać swoje serce, dyskutować z Nim, rozmawiać. Niech sytuacje, w które Pan Bóg nas wstawia, niech one nas modelują, niech nas kształtują, niech Bóg do nas mówi przez to, co się dzieje wokół nas. Bądźmy mocno do tego zachęceni. Zaśpiewajmy, kochani, pieśń. Tak jak wspomniałem, w ten sposób zakończymy nasze nabożeństwo. Proszę bardzo. Przecież jesteś wszechmogący, Boże mój. Jeśli dajesz swoje słowo, ono bezowocnie nie powróci. Naucz mnie czekać cierpliwie na Twoje obietnice, dodaj mi siły, by wierzyć, że możesz wszystko. Roztopiłeś morze, zatrzymałeś słońce, taki jest mój Bóg cudów. Przywróciłeś wzrok ślepemu, dałeś wolność dręczonemu, taki jest mój Bóg cudów, mój Bóg cudów. Nie zrozumiem Twoich myśli, Twoje drogi inne są od moich prób. Jak mam Tobie nie zaufać, skoro cały jesteś tylko prawdą? Mój Bóg cudów.
Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za całe to nabożeństwo. Czujemy się pouczeni, zmudowani, wzmocnieni. O, jak bardzo mówiłeś też do nas, Panie, spraw, abyśmy w naszych sercach mieli zawsze mocne przekonanie, tą wiarę, która żyje w nas cały czas i trwa, że jesteś Bogiem, który czyni, co zechce. I chociaż czasem tego nie rozumiemy i nie pojmujemy, nawet zdarza nam się pouczać Ciebie o tym, jak powinieneś coś uczynić, to Panie, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem. Czyż glina może do garncarza mówić, co czynisz? Jakże moglibyśmy kwestionować Twoje wielkie dzieła, które w sposób niepojęty, Panie, i niezrozumiały dla nas czynisz. I dzisiaj, Panie, dziękujemy Ci za tą wielką historię, za te wielkie słowa, które zapisane zostały przez proroka Habakuka. Dziękujemy Ci za Łukasza, który i dziewczyny, i całą grupę, która była w Indiach. Panie, umacniaj tam to dzieło, które było wykonane w tamtym miejscu. Panie, dziękuję Ci za to, że jako cały zbór możemy mieć w tym dział. Dziękujemy Ci za to, Panie. Byłeś miły dla nas także i w tej sprawie. I prosimy o więcej. Używaj nas, Panie. W nadchodzącym tygodniu naszą grupę muzyczną, aby tam w Warszawie była pełna Ducha Świętego i usługiwała w mocy Twojego Ducha. Prosimy Cię o day camp, o wszystkich nauczycieli, o cały sztab, o wolontariuszy, wszystkich, którzy się tu zgromadzą już w kolejnym tygodniu, Panie. Będziemy się jeszcze o to modlić wspólnie razem i przypominać sobie, ale już teraz prosimy Cię, Panie, o prowadzenie w tej sprawie. Dziękujemy Ci za tak wiele działań. Ty odbierz sobie chwałę. Ty sam bądź tym, który triumfuje, który jest widoczny, aby każdy, kto jest w tym dziele, ale także bierze udział w tych wszystkich wydarzeniach, był przekonany, że w tym miejscu czci się Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, Syna Bożego, który nas wykupił ku chwale Boga Ojca i w mocy Ducha Świętego. O to się modlimy. Amen. Amen.